Cześć, cześć. Na szybko. Dzisiaj w nasze ręce trafiła nowość. Taki oto Shadow Systems pistolet będący kolejnym klonem Glocka trzeciej generacji. Tym razem jest to klon na bogato. Na pierwszy rzut oka widać, że przypomina to drogie klony Zewa albo Agency Arms, czy tego typu firm. Jak widzicie, pistolet dostarczany jest w takim pokrowcu. W środku znajduje się pistolet, dwa magazynki Magpula. Drugi jest zapakowany. Klasyczna amerykańska kudeczka. Jako że pistolet jest amerykański, nie uwielbiają te zapięcia. W środku powinna być jeszcze instrukcja, ale jej nie ma. Ona została w pudełku kartonowym, w którym to wszystko przychodzi. Oprócz tego wszystkiego mamy zestaw wymiennych nakładek chwytu, które są tu. To wszystko potem w szczegółach pokażę. Narzędzie do wymiany tego. Coś, co teoretycznie przypomina oczko do smyczy, ale oczkiem do smyczy nie jest, o czym też za chwilę. Oraz w standardzie mamy lejek plastikowy. To wszystko też pokażemy, jak się to montuje. Tu mamy zestaw dla odmiany do montażu celowników elektrooptycznych, czyli mikrokolimatorów, bo ten pistolet jest w systemie w standardzie OptiCredy. W związku z tym można na nim założyć od razu sobie celownik. I tu mamy zestaw, który to ułatwia, a także mamy gumowego ringa, który mocuje się pod nakrętką gwintu. Jako że pistolet jest wyposażony w przedłużoną lufę, o czym też za chwilę. Także tak wygląda mniej więcej to, co dostajemy w zestawie z tym pistoletem. A jak ten pistolet wygląda w szczegółach, no to zobaczcie. W szczegółach pistolet Shadow Systems MR920L wygląda tak. Dlaczego MR920L? Bo jest to jeden z kilku wariantów tego pistoletu, który możecie sobie kupić. To akurat jest, najogólniej rzecz ujmując, odwrócenie idei Glocka 19X, czyli mamy długi szkielet z długą lufą, dodatkowo jeszcze przedłużoną o gwint, na którym możemy sobie osadzić kompensator albo tak zwane wielofunkcyjne urządzenie wylotowe. Czyli to mamy tak, jakby było z Glocka 17 przedłużonego o gwint do tłumika albo do urządzenia wylotowego. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o długość chwytu, mamy Glocka 19, czyli MR920L jest odwróceniem Glocka 19X. Jest oczywiście jeszcze w ofercie firmy coś, co jest odpowiednikiem Glocka 19, czyli tu Glock 19 i tu Glock 19, a także Glock 17, odpowiednik Glocka 17, czyli na długość i na długość chwytu także jest Glockiem 17. Pistolety, no jak widać, po prostu są klonami Glocka trzeciej generacji. Jak go rozłożymy, to zobaczycie, że wewnętrznie to również mechanicznie odpowiada po prostu Glockowi. Tak? No dobrze znane wszystkim elementy z pistoletu Glock. Troszeczkę inne urządzenie powrotne, zwłaszcza tutaj z przodu, dlatego że ono wchodzi troszkę inaczej, jest wyprofilowany ten zamek, jak widzicie, on tutaj ma takie to gniazdo sprężyny jest dosyć duże, w związku z tym ona jest przekonstruowana. Lufa jak to lufa. Zasadniczo praktycznie lufa Glocka. Troszeczkę, jak widać, tu w miejscu
blokowania tej osady, tej żerdzi sprężyny powrotnej, urządzenia powrotnego, ona jest troszeczkę inna. Bajrancki kolor, bajrancki zewnętrzny gwint. No w ogóle super to wygląda, tak? To wygląda jak Glock za milion dolarów, tak samo zobaczcie zamek. Bardzo fajne, bardzo wyraźne nacięcia ułatwiające przeładowanie, ułatwiające preszczek. Dodatkowo mega agresywne nacięcie tutaj. Nie wiem, przeładowanie od góry, coś, ale wygląda to naprawdę kosmicznie fajnie. Oczywiście jest gniazdo do mocowania celowników elektrooptycznych. Do tego za momencik przejdziemy. I jak widzicie, przyrządy celownicze z podświetleniem trytowym, ale na szczęście tylko na muszce. Szczerbina jest czarna, pokryta rowkami takimi antymirażowymi, czy antyodblaskowymi, podobnie jak płytka oporowa iglicy. Tak, pistolet wygląda naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, co prawda, szczerze mówiąc, przyznam się od razu bez bicia, no pistolet dostałem dzisiaj, więc jeszcze nie wiem, jak wygląda sytuacja z wymiennością części. Czy części od Glocków pasują do tego pistoletu, czy nie pasują? Szczerze, nie przeszkadzałoby mi to jakoś specjalnie, gdyby nie pasowały, dlatego że ta broń, tak jak ją wyjmujemy z pudełka, ona już działa naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zobaczcie, faktura chwytu, to w zasadzie już nie wymaga w ogóle żadnej interwencji. To jest taki papier ścierny, pokrycie jak deskorolka. Pamiętacie? Arex Delta M, mniej więcej to samo. Bardzo, zobaczcie, bardzo fajnie, bardzo wyraźnie, bardzo głęboko zaznaczona półeczka do oparcia kciuka, więc ten kciuk można tam naprawdę bardzo fajnie wsadzić. Szyna montażowa z jednym slotem. Tu może być problem z dopasowaniem latarek. Niektóre może będą odstawać, nie wiem, trzeba będzie sprawdzić, tak? Bardzo fajnie podcięty, wysoko podcięty kabum, w związku z tym można go wysoko chwycić. Ten chwyt można fajnie zapiąć. Kabunk jest dużo cieńszy niż standardowo w Glocku. Też pokryty z przodu tą fakturą taką typu papier ścierny. Tu jest ukształtowany, żeby ten chwyt można było fajnie zamknąć. No generalnie pistolet, który wydaje się, nie będzie wymagał jakiegoś specjalnego dopieszczania. On sprawia wrażenie takie, jakby po wyjęciu z pudełka działał naprawdę bez zarzutu. Co do pracy spustu, według materiałów producenta ten spust ma opór od 4,5 do 5 funtów, czyli to jest między 2-2,5 kg niecałe. Tak? Praca tego spustu też jest bardzo fajna, z bardzo krótkim resetem. Jak widzieliście, przy ściąganiu języka spustowego ruch jałowy spustu nie jest bardzo duży, po czym następuje opór. Dosyć wyczuwalny i przełamanie. Reset z wyraźnym kliknięciem. Wszystko fajnie wyczuwalne, sprawiające wrażenie bardzo, bardzo dobrze spasowanego, bardzo dobrze dobranych tych wszystkich charakterystyk spustu. Teraz tak. Mówiłem o akcesoriach dodatkowych do tego pistoletu. Co my tu mamy? Zacznijmy od rzeczy prostszej. Trochę oszukałem, bo już oczywiście odkręcałem tę płytkę, żeby zobaczyć, jak ona jest osadzona, dlatego teraz to wszystko dosyć łatwo pójdzie mi z jej wykręceniem. Nie będę się musiał z tym siłować. Widzicie? Jest gniazdo, które jest wyfrezowane w zamku i ono jest przygotowane w standardzie do mocowania celowników bezpośrednio na zamku. Jak to się robi? To się robi po prostu przykręcając te celowniki do gniazda. Mamy gotowe, przygotowane tutaj śruby. O,
O, jest 6 śrub w zestawie, które pasują do różnych celowników. Jest w zestawie Loctite. Do jakich celowników pasują te śruby? A no właśnie do takich. Zobaczcie sobie na planszy. Dodatkowo, jak już te wybrane celowniki sobie posadzimy, to Shadow Systems dodał trzy takie zderzaki, które wkłada się tu, w to miejsce. Jak się przyjrzycie, mam nadzieję, że to będzie widać. Kombinuję, jak to pokazać, żeby... O, tu mniej więcej będzie widać. Tutaj i tutaj są takie wgłębienia, które wchodzą z kolei te wypustki. Tak? Czyli to mocuje się mniej więcej w ten sposób. O. Najpierw wkłada się to, później wkłada się w powstałe, zawężone siłą rzeczy wycięcie celownik, dokręca. To ma służyć lepszemu dopasowaniu celownika i ma podobno zmniejszać, nie wiem jak to powiedzieć, bicie, uderzenia. Dość powiedzieć, że ma się to przyczyniać do zwiększenia żywotności celownika osadzonego bezpośrednio w tym gnieździe. To jest podobno patent w ogóle Shadow Systems. Czy to coś robi, czy to działa, czy to będzie jakiś miało wpływ? Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Trzeba będzie to wszystko sprawdzić. Tak jak mówię, no dostałem ten pistolet w ręce 2 godziny temu, więc nawet jeszcze nie zdążyłem z niego strzelić, ale mam nadzieję, że w weekend coś postrzelamy, może nawet skręcimy jakieś krótkie wideo, żeby można było się podzielić z Wami wrażeniami z pierwszego strzelania. Dobra, to teraz przejdziemy do nakładek na chwyt. Nakładki na chwyt w komplecie dostajemy 3. Jedna oczywiście założona na chwyt pistoletu i 2 dodatkowe wymienne. Patrzyłem, próbowałem tu znaleźć jakieś oznaczenie, ale albo jestem ślepy, albo po prostu tego oznaczenia najnormalniej w świecie tu nie ma. No ale cóż, jak się na te nakładki popatrzy, to po prostu widać, która jest wyższa, która jest niższa. Chodzi o tę część tutaj, tak? Po tym można te nakładki rozpoznać. Od razu mówię, że ten chwyt jest dość dziwny, bo ja nie mam specjalnie małej ręki. Generalnie zawsze stosuję nakładki M w pistolecie. A tu mi cholera wyszło, że chyba założyłem najmniejszą. Dlatego, że ten chwyt jest tu. Jest dosyć szeroki. Tak? Założyłem to. Przycisk zrzutu magazynka da się obsługiwać bez problemu. Dźwignia zatrzasku zamka też się da bez problemu obsługiwać. Zobaczymy. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze. W razie gdyby nie było, no to co? No to po prostu można to wymienić, tak? Wymienia się to w banalnie prosty sposób. Mamy dołączone takie sprytne urządzonko, narządko, którym po prostu wypycha się kołek mocujący nakładkę. I nakładkę się po prostu najnormalniej w świecie zsuwa. I to jest cała filozofia. I teraz, standardowo w nakładce mocowany jest taki pipek. Ten pipek utrzymywany jest tym właśnie długim kołkiem i maskuje tutaj taki otworek. Po co jest ten otworek? Ano ten otworek jest po to, żeby weń wetknąć to. Przy czym, żeby było zabawniej, to wcale nie jest oczko na mocowanie smyczy. Zaraz Wam to wszystko pokażę. A więc najpierw wkładamy to. Siedzi. Teraz
mocujemy ów pipek, który nie jest łuczkiem do smyczy. Wkładamy kołek. To wszystko idealnie, naprawdę super wchodzi. To narządko do wymiany tych okładzin rękojeści zajebiście po prostu ułatwia sprawę z czynnościami związanymi z tym, że i teraz tak, mamy to oczko. Niby do smyczy, ale nie do smyczy. Bo to oczko służy do zamocowania lejka. Lejek wkłada się po prostu na rękojeść, zatrzaskuje na tym oczku. W zestawie mamy dołączony dodatkowy kołeczek, który przekładamy tu. Proszę bardzo. I w ten sposób nasz pistolet został wyposażony w lejek ułatwiający szybką wymianę magazynka. Tak, jednocześnie przednia część tego lejka w bardzo fajny sposób zamyka ten chwyt. On jest trochę krótki. To jest taka typowa dziewiętnastka, czyli ten chwyt naprawdę nie będzie długi. Dla osób z dużymi dłońmi ten lejek będzie stanowił utrudnienie. U mnie jest na skraj, no taki bardzo, bardzo na granicy, ale jeszcze w sumie daje, gołą ręką daje bardzo fajny chwyt w rękawiczce. Podejrzewam, że może być już trochę gorzej. W bardzo znaczny sposób lejek ułatwia wymianę magazynka. A dodatkowo zobaczcie, jak on jest fajowo spasowany. On skurkowany wygląda po prostu, jakby był fragmentem tej rękojeści. Jak widzieliście, jego wymiana to jest dosłownie kilka sekund. Wypchnięcie jednego kołka, wyjęcie tego mocującego uszka do, nazwijmy to, smyczy. Wcale nie trzeba wyjmować, ono jest na tyle małe, że ono nie przeszkadza. Nawet gdyby, to jest kolejny kołek, wyjęcie, włożenie tej zaślepki i wszystko macie zrobione. Jest pistolet z lejkiem albo bez, jak kto woli. Pierwsze wrażenie, Shadow Systems MR920L robi bardzo, bardzo pozytywne. Jak będzie strzelał, zobaczymy już w ten weekend. No i podzielimy się po weekendzie jakimiś wstępnymi wrażeniami z używania tego pistoletu już podczas strzelania. Cena, jeśli nic się nie zmieni, najtańszy wariant, czyli bez wycięć, bez przedłużonej lufy, bez bajerów, około 5000. Najdroższy wariant, czyli no mniej więcej taki, jak trzymam w rękach, to jest kwestia około 6. Dużo? Nie wiem. Zew dla ubogich? Być może. Zobaczymy, jak to będzie jutro strzelać. Albo pojutrze. I w przyszłym tygodniu Wam powiemy. Shadow Systems.